Hej, 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 witam was bardzo serdecznie z tej strony Avia i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku ze Stardew Valley. Mój głos w tym momencie się wysypał, nie wiem czemu. Prawdopodobnie dlatego, że od jakiegoś czasu już mam problemy z głosem, tak naprawdę od grudnia, od kiedy zachorowałam tak bardziej przez 2 tygodnie, co wtedy byłam taka, powiedzmy, no obłożnie chora, przez tydzień nie mogłam nic zrobić. To od tego czasu cały czas mam jakąś chrypkę, czy cały czas jest coś nie tak z tym moim gardłem. I podejrzewam, że przez dłuższy okres czasu jeszcze może tak być. Będę sobie tak podychiwać, pokaszliwać, ale widzę, że już powoli głos się nastraja, wraca do tego swojego melodyjnego głosu, za którym zapewne tęsknicie. No nie powiecie mi, że nie. Z rzeczy ważniejszych i najważniejszych, łapka w górę, komentarz, subskrypcja dla was, kliknięcie dla mnie, to jest zwiększenie zasięgów i po prostu pomoc w rozwoju kanału, będzie mi niezmiernie miło. Dzisiaj będziemy z takich głównych rzeczy, postawiłam sobie za cel ukończenie przynajmniej jednego bundla i to będzie ten bundle, bo ponieważ możemy sobie złowić tą rybkę od chyba 6 rano do 7 wieczorem, coś takiego, więc dzisiaj pójdziemy na pewno połowić tą rybę. I jeszcze talipię możemy złowić w oceanie, więc ją też sobie skubniemy. Reszta ryb, z tego co patrzyłam, tiger trout, chyba też nie, bo reszta ryb jest w jesień albo w zimę, więc większość z nich złowimy w jesień, w zimę. Tu jest jeszcze jedna rybka, o, ta, którą się łowi na pustyni, co też za jakiś czas na pewno się uda nam zrobić. Kolejną sprawą, którą chciałabym zrobić, ale no na pewno nie w dzisiejszym odcinku, w którym się wydaje, że dzisiaj nam się nie da, to wpłacenie tutaj tych 25 tysięcy jak najszybciej się da, żeby też tego bundla sobie szybciutko skończyć. No i reszta tych rzeczy to tutaj zbytnio nie mam co do roboty. Możemy sobie sprawdzić w sumie zaraz, czy możemy jajka robić. Ojejciu, gra proszę bez zacinek. Z rzeczy, które widzicie, nie udało mi się wgrać tego... O, mamy szczęście... wgrać tego modzika, co był wcześniej, wiecie, z tymi tutaj wszystkimi rzeczami, z kalendarzem i tak dalej. Nie udało mi się go wgrać i podejrzewam, że mi się go nie uda, bo widziałam bardzo dużo osób na forach społecznościowych, które też płaczą, że tego moda nie ma. Ja nie ukrywam, ja też z tego powodu płaczę, bo jednak to był cudowny modzik, który był przydatny i mam nadzieję, że po prostu z czasem go odnowią. Dobra, czy ja mogę? Patrzcie, mogę to jajko zrobić, czyli jedno jajko sobie dzisiaj zbierzemy i zrobimy sobie. Sushi też bym teoretycznie mogła, muszę tylko ryż kupić, czyli sushi też mogę zrobić. Czyli ryż też kupimy, dziś będzie jak jest jak najbardziej. Ja myślę, dobra, może jednak dzisiaj będziemy mieli kasę na zrobienie jeszcze tego bundla, więc super. Myślę, wiecie co, myślę, że... Nie wiem co ja myślę teraz, bo zobaczyłam jagódki. A, myślę, żebyśmy jeszcze poszli po kalendarz dzisiaj, bo no, skoro nie idziemy mieć tego kalendarza, to chyba u Robin się da kupić tak owy kalendarz, a nie ukrywam, że będzie on potrzebny, bo no, podejrzewam, że długo tego modziku nie uraczymy u nas. Z takich rzeczy ważniejszych co dzisiaj, no dzisiaj będziemy na pewno te bandle kończyć, które się tylko da. Będziemy próbować. Musimy iść potem na ten ocean, po tą talipię, bo jest ona do drugiej tylko, więc tutaj myślę, że zwierzątka sobie nawet i później ogarniemy, bo tutaj nic nie będzie aż tak bardzo ważnego u nich do zrobienia, oprócz tego, że powrzucanie jakieś rzeczy i pogłaskanie ich, a no i jedzonko, żeby im dać, ale to myślę, że chwilę wytrzymają bez niego. Tu są jeszcze, widzę te rzeczy. I to sobie już później posadzę. Chciałam, żebyś zjadła to jeszcze za 75. Gościuwo. Pójdziemy sobie dopiero i sprzedamy upiera. No, ale widzę, że i tak nam nie starczy zbytnio kasy, żeby sobie tutaj wykupić rzeczy, które bym chciała. 40. Jeszcze będzie chyba jeden zbiór, bo jeszcze 3 dni, więc... A w ogóle to by się przydało, wiecie co? To by się przydało tutaj wrzucić. Czy już jest pale ale? Jest już pale ale. To przy okazji możemy sobie zrobić zadanko jedno z naszą Pam. O Jezu, ile ci jest w ogóle rzeczy do robienia?
majonezy wezmę, jak spotkam tamtych ludzi. Też, o, chciałam powiedzieć, że w kolejnych dniach już zrobiłam sobie w Wordzie taką piękną, w sumie nawet nie wiem, jak to nazwać, ale w Wordzie zrobiłam sobie po prostu wszystkie rzeczy, które kto co lubi, i muszę to tylko wydrukować jeszcze, bo trochę jestem, wiecie, leniem śmierdzącym, jeszcze tego nie wydrukowałam. Czy to mi było do czegoś potrzebne, że ja tutaj ze sobą to noszę? Nie jestem pewna, więc to dłużej. Też przy okazji, jak pójdziemy sobie do jaskini, czekajcie, do jaskini raczej dzisiaj nie będę chciała pójść, więc to sobie odłożymy. Siekierkę, no to przyda nam się, jak tam gdzieś zawędrujemy. A i jeszcze te radisze, to co zostawię w razie, bo one się chyba przydają do czegoś, to co mi się wydaje. O! Nie wiem, czy to ma. Możemy też tam przy okazji skoczyć, jak nam czasu starczy, ale w pierwszej kolejności lecimy, Pierowi oddamy to, co mamy, i... Co to za muzyczka? Wy chyba nie tak nie słyszycie, ale ja słyszę taki... Ciekawe, że dzisiaj ktoś nie ma urodzin. Dzisiaj ma draft urodzin. No fajnie, dobra, to jeszcze do drafta trzeba wstąpić. Dobra, Pier, ten już miał i tak do późniejszej godziny otwarte, więc chwilę sobie poczekasz. Jeszcze na plaży możemy zobaczyć, czy jest ta muszla, bo ta muszla, wydaje mi się naprawdę, że ona była w lato właśnie w takiej, jak jest albo w deszcz, albo po deszczu ona była, a jej nie ma i trochę mnie to martwi, bo jakbyśmy udało nam się znaleźć tą muszlę, to byśmy wtedy mieli wtedy byśmy już jednego bandla też z głowy, ale coś nie idzie z nią nam zbytnio, ze znajdywaniem jej. Jak widzicie, jej znowu nie ma. Muszę doczytać o niej, bo ja tak, wiecie, totalnie na swoich wcześniejszym doświadczeniu i w tym, co mi się wydaje, to oparłam, że ona jest w lato po tych po burzy, ale teraz się zaczynam zastanawiać, czy na pewno tak jest, czy czasem mi się po prostu coś nie upstrykało. Coś sobie nie wymyśliłam. Dobra. Też ogólnie wydaje mi się, że już talipie sobie złowiliśmy. I to nie raz nawet, tylko ja je to posprzedawałam. Bardzo możliwe to jest, wiecie. A teraz z tym modzikiem, jak nie mam tego... Oj, to chyba będzie pufferfish albo... Albo coś... Coś na pewno... Co się rwie. Teraz jak nie mamy tego tamtego modzika, to jest naprawdę strasznie... Przestań się ciągać! Już byłaś. Jest strasznie z patrzeniem na rzecz różna. No nie, no nie będę pół odcinka łowić jednej ryby. Trochę się proszę ogarnąć. Proszę się ogarnąć! Już. Jak ja nienawidzę, jak one są tak, wiecie, co na samym dole. Bo się nie da tego złowić, no. Laska, czemu w tą stronę łowisz? Tamtą jest kamyczek. No tak czy siak, była ryba i ryby nie ma. O, ale ta już jest chyba lepsza. No, powiedzmy, że lepsza. Powiedzcie, że ta lipia za pierwszym razem. Cud miód malina, dobra. Dobra, ta lipia jest zaliczona. Wiecie co, nie będę po prostu tutaj dłużej, bo najwyżej sobie na jeziorku dzisiaj dłużej połowimy. A nie ma co tak długo być w jednym miejscu. No bo jest jednak tych spraw trochę do rozrobienia. Jeszcze przydałoby się do Marni tak czy siak, wiecie co, skoczyć. Bo chciałabym kupić jeszcze chyba jedną krowę możemy. I przy okazji jeszcze wiaderko dla krów. Też no jest to rzecz, którą jest potrzebna nam. Może nie aż na ten moment, ale w najbliższym czasie już na pewno. Widzę już też, że pieniążków tyle, nawet jak wszystko sprzedam, nie będziemy mieli, ale to nic nie stoi na przeszkodzie, bo myślę, że może jak dzisiaj sobie połowimy, to w kolejnym odcinku już wpłacimy tą kasę i będzie git. Dobra, wrócę się do domku, wiecie co, i pozbieram wszystkie rzeczy, które mi są potrzebne. Skoczymy sobie dołem do lasu i polecimy górą. Tak, żebym się tylko do 7 wyrobiła, bo to też jest, wiecie, żebym z tamtym zdążyła. Dobra, na razie te rzeczy sobie zostawię. Nie wiem, czy to jest nam potrzebne, ale już trudno się mówi, bo nie wyrobię się z tym wszystkim po prostu dzisiaj.
Tak, co ja miałam na pewno zabrać? A miałam kupić jeszcze ryż. O, jejciuś. Miałam jeszcze kupić ryż. Jajka mieliśmy zrobić. Wiecie co? Dobra, nie tak zrobimy. Marni ma do czwartej. Tam jest do siódmej. Zapewne się sobie szybciutko sprawdzę, ale no, mam nawet otworzoną tą stronę. Ale ona mi się wydaje, że ona będzie do siódmej raczej. Jak tylko będę potrafiła przejechać sobie w dół. Ona mi się wydaje, że siódmej wieczorem, czyli jest trochę czasu. Teoretycznie, całkowicie teoretycznie jest trochę czasu, żeby ją złowić. Tak, do 7 p.m. Ale już za chwilę będzie pierwsza. No dobra, bierzemy wszystko, co jest nam potrzebne. Bierzemy wszystko, to jest na pewno co nam potrzebne. Nie wiem, co jest jeszcze nam potrzebne, jak mam być szczera. Tutaj stąd to mogę posadzić, ale to już powiedziałam, że później posadzę. Dobra, lecimy najpierw dołem Marni. Marni, las, chociaż może byśmy sobie ten las dzisiaj odpuścili. Wiecie? Będę żałować, ale odpuśćmy sobie ten las. Bo nie ma tak zbytnio czasu, aż dla drafta jeszcze ten prezent. Weźmiemy, polecimy do Marni, polecimy górą sobie szybko po ten ryż. Skoczyłem po jajka. Cześć, jedna krowa, bo chyba jeszcze mogę. Z tego, co mi się wydaje. O, patrzcie, to już jest zbudowane, czyli do tej. A nie, już nie mogę krów. Dobra, czyli do robin jeszcze moglibyśmy skoczyć. Nie chcę tego. Chciałam cofnąć się i chciałam, moja droga, skoro to już mam kupione, to chciałam kupić to. Na razie jeszcze nie ma zimy, więc wiecie co, nie będę sobie kupować ogrzewacza, bo to ten by się przydał oczywiście, jak będzie zima dopiero. Tu proszę cię, mamy dwa serduszka, więc jak mamy dwa serduszka, to jeszcze możemy zabrać sobie takie gadki tutaj. I nie wiem, czy pamiętacie, bo jest 40 któryś odcinek, ale takie gadki nam pewien pan poprosił nas, żebyśmy je znaleźli. Więc dla tych, którzy nie wiedzieli, którzy sobie tam mogą teraz odświeżyć trochę pamięć, to są gadki po prostu, które dostaliśmy w misji do zebrania przez naszego szanownego burmistrza. No i tak trochę wyszło, że te gadki, moi drodzy, miała Marni. No, taka dwuznaczna sytuacja, nie powiem. Kto co myśli na ten temat, to wiecie, to już tam są wasze domysły. Sam zaraz Luis się może dowiedzieć, gdzie one są. I tak troszkę do nas zastraszył, że mamy nikomu nie powiedzieć. No, oczywiście, panie, nasz tutaj burmistrzu, coś pan nikomu nie powiemy. Nie, ani trochę. I tylko rozgadamy całej wsi. Ty, ryż chciałam kupić. W ogóle pokupuję może tego, po chociaż po trzy. Jezus, jakie to drogie. Myślałam, że to jest tańsze. W grach zazwyczaj jest to 3 razy tańsze, ale tutaj widzę, że to jest coś troszkę drugiego. Dobra, już jak jesteśmy przy Marni. O, wiecie co, skoczmy sobie tutaj. I może sobie tam skoczymy przez wagonik. Nie no, gdzie ona polazła? Akurat teraz wyszła? O, teraz w Georgia Markecie. Dobra, nie no, to z Georgia Marketa nie będę. Georgia Marketa teraz nie będę biec, moja droga. Później cię znajdę pewnie w pubie albo gdzieś, więc. Oj, proszę mi tak nie błyskać, więc tam się później dopiero uda. O, godutka. Dobra. Do busa. A przecież ja mogę sobie do tam do drafta też busem pojechać, więc i do Marni w sumie, tfu, do Robin. Dobra, czekajcie teraz tak. Szybko sobie jeszcze muszę przedreptać. To widzę, że jest do zebrania, no i będzie, choć zabierzemy cię. Tutaj są te ryby, które też będę musiała ogarnąć.
Mogę zebrać jajko, a nie ciebie głaskać. Dobra. Okej, co do jajek, to tak. Z trzy sobie zabiorę. Jak jesteśmy tutaj, to je też trzeba pogłaskać. Przede wszystkim wam dać żarełka. Bo tak trochę nie macie go. Proszę was. A jeszcze ciebie nie ciachnęłam. Dobra, lecimy sobie szybko, zrobimy te dwa przepisy, żeby je mieć. Bierzemy rzeczy, które nam są potrzebne. I polecimy do Robin, chociaż może ona ma i do piątej. Sama nie wiem, czemu ja tutaj przylazłam. Tutaj miałam przyleść. Okej, to wszystko pójdzie do lodówki, z tym też. Wiem, że jeszcze jakieś glony tam potrzebuję. Do suszy, a nie, to seaweedy potrzebuję. Okej, odłóż jeden seaweed chyba. Tak, jeden seaweed do maki rollsów i jeszcze to nam będzie potrzebne. To przy okazji będę musiała zrobić skrzynkę, wiecie co tam, u zwierzaków i włożyć to do skrzynki. To chyba jest też potrzebne nam. Dobra, to odłożymy, bo to nam się już nie przyda. To odrzucimy i czekajcie, draft. Co ty, drafcie, lubisz? Chodźmy, zjedźmy do ciebie. W sumie to tak naprawdę lubisz wszystko. Chyba najlepiej by było jakaś... coś najtańszego ci dać, to myślę, że to by było najlepsze. Chyba najtańsza będzie... nie, akwamarinka... nie, topaz chyba jest, wiecie co? Najtańszy. Mi się wydaje, zaraz sobie w sumie sprawdzimy. No bo te godutki to ci nie dam, ziom, bo mi trochę szkoda. Emerald rzutka, nie, topaz z 80. Chyba topaz staniemy. Dobra, a co do tej Robin? To teraz tak, żebym ja się nie pomyliłam. To wydaje mi się, że moglibyśmy sobie ulepszyć może jakieś tam teraz zamiast budować, to wiecie, ulepszyć po prostu. I moglibyśmy sobie, tak, dom jest za 50 tysięcy, więc tutaj sobie możemy pomarzyć co najwyżej. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to ulepszenia pewnie będą kosztowały kasę. Znaczy to w sumie to na pewno, a nie pewnie. Więc to będzie jakaś tam kasa. Wydaje mi się, że moglibyśmy najpierw ulepszyć tak czy siak kurnik sobie. Bo byśmy mieli kaczki i wtedy byśmy mogli mieć pióra. A pióra nam są gdzieś potrzebne. Tylko czy to nie będzie za dużo pieniędzy na pewno? Wydaje mi się, że to będzie coś koło 10 tysięcy. A co to 10 tysięcy na ten moment to jest u nas bardzo dużo pieniędzy. Nie wiem, czy bym po prostu nie wolała najpierw sobie odblokować innej lokalizacji. Dobra, wiecie co? Odblokujemy sobie najpierw inną lokalizację. Nie będę mącić teraz i myśleć nad tym. Inna lokalizacja po prostu poleci. Co ja zrobiłam z Talipią? Gdzie jest Talipia? Oliwia? Co żeś zrobiła z Talipią? Bo ja jej tu nie widzę. Co ja z nią zrobiłam? Ja ją sprzedałam? Nie mówcie mi, że ja ją sprzedałam. No nie. Ja musiała sobie obejrzeć, że ja zrobiła trzeba, co ja z nią odwaliłam. No to nic nie jest rzucone. Co ja z nią zrobiłam? Ja pewnie jestem ślepa, ona gdzieś tam pewnie jest, a ja jej po prostu nie widzę. Czekajcie, jeszcze szybko się wrócę. Jak walnęło. Czy tutaj czasem drybnie? Kurnie wrzuciłam, ale nie wrzuciłam. O, weźcie mnie, zabijcie, po prostu krzyżujcie, bo ja nie wiem, co ja z nim zrobiłam. Dopowiada się po prostu cudownie. No nie ma jej tutaj nic. Tu nie ma. Tu nie ma.
Tu nie ma, jeszcze zobaczę szybko w domku i lecimy po te ryby, bo z tą rybą też dzisiaj nie zdążę na 100%. Ale tu wiem, co z nią zrobiłam. Poszła na maki, rolsy. Jutro w kolejnym odcinku się znowu wybierzemy na ryby. Po prostu nie, no. Trzeba być totalnie udanym, trzeba być mną, żeby takie coś się stało. Proszę, masz przynajmniej. Czy dostałeś swoje urodziny prezent? Co ci nie pasuje? Jest powiedziane, że to lubisz. Chyba się całkowicie teraz jeszcze walnęłam. Nie, no jest, że topaz lubisz. Nie, no to widzę, że nawet to mi dzisiaj nie wyszło. Fajnie, fajnie wiedzieć. Dobra, weźmy sobie, stańmy po prostu gdzie bądź. Może chociaż tą jedną rybę się uda złowić. Fajnie by było, ale to raczej będzie karp. Patrząc na to, jak mu świetnie idzie. No właśnie. Trzeba być po prostu geniuszem, żeby złapać rybę, na której wam zależy i przehandlować ją na maki, skoro ma się tysiąc innych ryb. O, ta też jest ambitna. No, dobra. Wiecie, co najgorzej jest, jak ja mówiłam, że tam na dole jak są, bo nie da się tego kafelka tak doprowadzić, żeby on całkowicie łagodnie upadł. O, dziękuję za podarunek. Jakże cudowny. Proszę, rybku, chociaż ty się wyłów, żebym miała cokolwiek. Bo wszystko, co zaplanowałam na ten odcinek, się powoli sypie. Za dużo rzeczy, wiecie co? O, to jest coś lepszego. To jest coś dużo lepszego i powiedzcie. Nie. Large Mountain Bass. Dobra, tu zostaniemy. Tam wiem, że na tym cypelku się powinno łowić, ale no, zanim ja bym tam człapała się czy coś, to wiecie, trochę. Proszę mnie nie straszyć, burzo! Myślałam, że wy zjedziecie ten dźwięk, a to tylko grzmot. Chyba z tej ryby też będzie nici. Karb leci kolejny. No fajnie, że są nagrody, fajnie, bardzo się z tego powodu cieszę. Ale dla mnie nagrodą też by była ryba. No. Czap. Fajnie, że czap. To chyba już oddawaliśmy, tak mi się wydaje. Chyba jej nie złowię do tego czasu, bo zostało 10 minut. O, ale prezenty przynajmniej, patrzcie, jak wypadają. No, kolejny czap. Kolejny jakiś zacny prezent. I w kolejnym odcinku znowu łowimy ryby. No, ostatnia szansa. Ale też jakaś taka. Wydaje mi się, że tamta jest po prostu jakaś bardziej taka żywsza, a tutaj nie do końca tak jest. Bardzo mnie cieszy, że prezenty tak hucznie wypadają. No, nie udało się. Jeszcze raz, jak zobaczysz, to wypadnie prezent, bo chciałam się, wiecie co, przejść jeszcze chociaż te inne rzeczy porozdawać, póki możemy, i dopiero później wrócić. Ale. Wiecie co, wydaje mi się też, że tutaj jest jakiś ograniczony czas z tymi rybami, bo później już lecą same te gorsze. Bullhead, dobra. Wiecie co, porobimy te rzeczy, które mogę porobić. Nie tak. Tutaj bym chciała odebrać, a nie, jednak nie chcę odebrać. Pamiętam, że tutaj właśnie jakoś coś miałam do odebrania. Dobra, lecimy dalej na Szczecin. Nie udało się zrobić tego, co zaplanowałam w sumie wiecie, wzięłam sobie za główny cel. Tom Robin, myślę, że sobie wiecie co, odpuścimy, dopóki najpierw nie uzbieram tych 25 tysięcy, nie wpłacimy tam i dopiero wtedy jakąś inną kasę. Czyli podejrzewam, że pod koniec lata dopiero może nam się uda coś zdobyć, bo jednak jakoś tak mi się wydaje bardziej sensowne teraz ogarnięcie sobie innych rzeczy.
Dobra, z tych, co mogę tutaj dać, tutaj nadal nie mam. Widzicie, to jest to piórko, które bym chciała, jakbym kaczki sobie ulepszyła. Dobra, masz maki, które mi kosztowały zdrowie psychiczne i to. Biuletyn. Wiecie, co ja sobie sprawdzę? Czy gdzieś mi nie był ten syropek potrzebny? To jest biuletyn, tutaj jest ten fish tank, no to sorry. Chciałam, ale się nie udało. Tutaj też nie. O, jeszcze jest ten właśnie. Ale nie, widzę, że jednak nie mam nigdzie tamtego do rzucenia. Mówi się trudno, żyje się dalej. Jeszcze szybko sobie zobaczymy, czy gdzie jest Penny na zewnątrz, bo jak jej nie ma, jak jest u siebie w domu, tfu, Penny, Pam. Pam jest jak zwykle na piciu, więc sobie przynajmniej do niej skoczymy, póki możemy. Okej, okay, lecimy. Dobra, Pam, chodź tu. Proszę, ja ciebie. No super, super, super. Mamy sam to duży... Duży, powiedzmy, już dużą przyjaźń. To jest dobre. Może nam jakieś przepisiki wyślesz albo jakieś jedzonko. Nie smuciłabym się z tego powodu. W jeziorze chyba nie ma o tej godzinie ciekawych ryb. Albo mi się po prostu wydaje, że nie ma. Albo są te takie kukambery w sumie. Nie pamiętam, czy są. Ale polećmy sobie tam na Mańcy i tutaj sobie połówmy. Już niech będzie. A, po prostu jak zlamić to po całości. Raczej nam się nie uda 8000 zdobyć, to raczej pewnie jak jest, ale przynajmniej wiecie co, jakąś kasę sobie zarobimy i może na samym odcinku po prostu wezmę i posprzedaję wszystko, co się da, takiego jakiś, nie wiem, kamyczków, nie kamyczków i spróbujemy sobie, o majonezy w sumie mamy dużo, to spróbujemy sobie nadrobić tym kasą jakoś i żeby sobie, wiecie, już przynajmniej tamten bundle skończyć. Karpik. Nie, bullhead. Ojdź. Przepraszam cię, zszywaczu. Tu od razu nam już wyskakują, patrzcie, z tą gwiazdką. No wiecie, przynajmniej ryby lecą. Takie jest pocieszonko małe. I skarby. Co prawda nie wylosowaliśmy niczego takiego fajnego jak mieczyk, który ostatnio, ale jakby to nie było, noc jest jeszcze młoda, moi drodzy. Wszystko się może wydarzyć, ale to wszyściutko. W ogóle jest 22 już dzień. Czy to nie będzie 50 odcinek czasem? Chyba tak. Tak mi się przynajmniej wydaje. Że to może być albo 49, albo 50, coś takiego odcineczek. Było 28 odcinków pierwszej pory i teraz 22 kolejnej, więc to powinien być 50 odcinek, o ile moja matematyka jest dobra. No i tak to mija. Jeszcze nam trochę zostało, jakby nie było. Jeszcze nam troszkę zostało. Ja tak jak mówię, może nie w kolejnym, ale za dwa odcinki tak planuję sobie, żebyśmy porozdawali prezenty i zaczęli w końcu z tymi wieśniakami sobie relacje zdobywać. Planuję też, żebyśmy sobie kupili, wpłacili te pieniądze, które możemy. To też jest dobry plan. Co jest jeszcze do zrobienia? No te ryby do ogarnięcia. Na pewno. I w sumie to na ten moment jest tyle. Za chwilę będzie kolejna pora roku. Moglibyśmy ewentualnie coś oddać do Gantera, żeby nam... Do Gantera? Clinta! Żeby nam ulepszył, a nie Gantera, Olivia. Coś mi się tutaj właśnie nie zgadzało w moich zeznaniach. Ale tanie są te ryby, masakra. Masakra. To
Totalnie masakra. Myślę, czy mam na jakiś prezent cudowny, ale z prezentu wypadają geodudki i to są najlepsze prezenty, jakie nam wypadły. No nie będę narzekać teoretycznie na geodudki, bo wiecie, bo zawsze z nich sobie możemy zrobić openingi, więc jest coś ciekawszego do roboty. No ale nadal mogłoby wypaść coś lepszego. O właśnie, teraz jest szansa na to, żeby coś lepszego wypadło. Bullheadzik kolejny z gwiazdką. O! No i coś już jest lepsze. Okej. Okay. Już jest coś lepszego. Niech będzie pierścionek. I chyba mam jeszcze miejsce na palcu, więc sobie założymy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba można mieć dwa pierścionki ogólnie. Widziałam modzika, w którym można mieć aż trzy. O, wiem, że miałam ci do robienia iść po kalendarz. No to chyba pójdziemy w następnym odcinku po kalendarz. Około pierwszej musimy się zebrać tam do busika polecieć, bo busikiem sobie wrócimy, nie będziemy dreptać. Gdzie już takie znajdywanie jakichś rzeczy, to też jest zawsze jakiś zarobek, ale specjalnie nie ma co się trudzić, żeby latać po całej mapie i teraz szukać. No chyba, że to są beriski. I jakoś mi tak dziwnie, bo wydawało mi się, że w lato powinny być beriski. Ogólnie w... Znowu się przestraszam. Ogólnie wgrałam modzika, w którym powinny być w kalendarzu beriski pokazane, ale nie mam kalendarza, bo zapomniałam kupić. I to jest ten problem. Dobra, to jest ostatnia ryba i lecimy. Bo wiecie co, jest taki trochę przypał może być i to w sumie duży przypał może być. Przecież zanim ja tutaj obiegnę dookoła, to trochę to zazwyczaj mija. To jest 30. No to! Nie dość, że sprzedałam rybę, która nam była potrzebna, to jeszcze czasowo się nie wyrobię. Nie ma szans w 20 tych zdążyć. Ale nie ma szans, ale ja oczywiście jeszcze co zrobię? Jeszcze tutaj dobiegnę. Wszystkie te ryby, no tej karpie to może nie. Czaba. To wydaje mi się, że też już oddawam, ale nie chcę sobie tak teraz, wiecie, brać wszystko. Gdyby to łóżko było tutaj, byśmy dobiegli, ale że to łóżko jest tam... A jeszcze się zaklinuje. O! Nie, no moi drodzy, patrzcie jaki sztosik. Totalnie, idealnie w punkt. Przynajmniej to mi się udało w tym odcinku, jakby nie było. 2000 prawie zebrane, no, na rybach. No, szału nie ma. W kolejnym odcinku, tak jak mówię, pójdziemy, jeszcze raz złowimy te dwie ryby i skupimy się naprawdę na złowieniu tych dwóch ryb i oddaniu ich, a później zobaczymy, co tam nam dalej z tego wszystkiego wyniknie. I cóż, dziękuję Wam bardzo za ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli tak, zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, żebyście byli ze wszystkim na bieżąco i żeby mi głos powrócił. Dziękuję i do zobaczenia, pa pa!